kochani, witam Was serdecznie w ostatnim już odcinku serii filmów z przepisami od Naturhaus, w którym zapraszam do obejrzenia przepisu na filety z mozzarellą. Jest to bardzo smaczne i zdrowe danie, idealne dla osób będących na diecie odchudzającej. Przepis pochodzi z trzeciej części książeczki Naturhaus Gotuj zdrowo i ze smakiem. Zapraszam do oglądania filmiku. Umyte i oczyszczone oraz przekrojone wzdłuż na pół filety z kurczaka rozbijamy tłuczkiem na około 2-centymetrowe plastry. Następnie mięso opruszamy solą i pieprzem z obu stron. Pomidora kroimy w plastry. Obraną cebulę w pióra. Mozzarellę na mniejsze kawałki. A obrane ząbki czosnku kroimy w cienkie plasterki. Na środku każdego fileta układamy plaster pomidora, kilka piór cebuli, kawałek sera mozzarella oraz pół ząbka czosnku pokrojonego w plasterki. Fileta zawijamy w rulon, a następnie umieszczamy na kawałku folii aluminiowej. Zawijamy w folię, zabezpieczając boki. Tak przygotowane filety układamy na blaszce lub w żaroodpornym naczyniu i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 40 minut. Podajemy z bukietem grillowanych warzyw. Poznaj więcej przepisów i sposobów na odchudzanie. Wejdź na stronę naturhaus.com.pl i umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem w jednym z oddziałów w Twoim mieście. Chudnij zdrowo z Naturhaus. Zajrzyj i subskrybuj kanał naturhaus.pl. Zapraszam również na Facebooka Naturhaus, gdzie znajdziecie wiele tak dobrych przepisów jak ten.